Witajcie moi drodzy, ja jestem Lucika, to przed wami kolejny film z Dark Souls 2 The Scholar of the First Sin na moim kanale. Jesteśmy w lokacji Trasowa Zatoka Celdora. Bardzo długa i skomplikowana nazwa. Jak widzicie, mam tutaj zupełnie nowy typ lokacji. Mnóstwo zagadek, mnóstwo różnych pułapek. O kurde. Dobra. Idziemy przed siebie. I co my tu znajdziemy? Prawo, tak? Okej, okay. A jeszcze tam były drzwi jakieś. O kurde. Chyba nic. Pewnie będzie mnóstwo pułapek różnych. Czekajcie, bo ta jaszczurka może nie uciekła jeszcze. O nie. Kurde, masz prawie ją zabiłem na hita, nie? To może bliżej podejść następnym razem. No dobra, idziemy przed siebie. Usłyszę następną jaszczurkę. Za maszestem nie trafię, nie ma szans. O, raz siadło. O, migoczące tytań, kurde. Teraz mnie kusi, żeby wrócić do... Majuli. I chyba tak cholera jasno zrobię tylko. Grudka tytani tu przyda się na pewno. Może jeszcze chwilę poeksplorujemy, zobaczymy jak wygląda tu sytuacja. A uwierzcie mi, że sytuacja nie jest łatwa. Jak? O kurde. O nie. Dobra, udało się. Co ty dajesz? Już mi się niszczy? Może ma za mało wytrzymałość trochę? Aha, w ten sposób. Ale i tak muszę tu skoczyć. A, się udało. No fajnie, fajnie. Ciekawie ukryta skrzynka. Aha! Dobra, zaraz zobaczę sobie tę pieśń. Ja mam dorzutny mieczor, bo nie usiadłem do ogniska, kurde. Posłany do strojedzie dodatkowych zaklęć. Okej, okay, to bardzo ciekawy pierścień. Teraz pytanie, jak my to zrobimy? Trafimy tego palanta? To jest czerwona jakaś dziwna. Znaczy, nie chciałbym obrażać, ja też jestem dziwny, ale... O nie, spierdzieliła. I to tak fest. Ajajaj. No trudno. Może jeszcze ją dorwę. Ale prawie ją miałem, nie? Tylko za późno... Wycelowałem! Okej. Okay. Kurde, z góry ją mogłem w sumie. Teraz sobie coś zdjąłem, nie? Czekajcie. Jeszcze mnie nie zauważyli ci magowie. Ale bym sobie tutaj dał właśnie w... odporność na magię, skoro mają we mnie rzucać zaklęciami. Okej, okay, dobra. Uważaj na górę.
A to co się stanie, jak pójdę? Pająki. Pierdzielony. Kogo my tu mamy? Delivery, okej. Okay. O dziwo mogę tutaj go zawołać. A, po kolei. Tu mamy coś jeszcze, ale trochę boję się to otworzyć. Podziękuję na razie. Dobra. O kurde. To mnie zaskoczył. Półksiężycowy topór i wirdusz. Kolejna broń, kolejny zabór. Ciekawe, czy będzie miał nowe animacje. To wątpię. Okej. Okay. O kurde. Święta moc, czyli też... O nie, od magii bije, okej. Okay. Szybkie animacje i daleki zasięg. No dobra. Fajna broń nawet, bym powiedział. Tylko, że on się skaluje troszeczkę pod inteligencję, ale nie, pod cała siła i zręczność. To złe by nie był nawet na mój obecny build. Okej, okay. Warte rozważenia. Dobra. O nie! O nie! Teraz się trąbałeś. Udało się. Klucz Farosa. Misty motyl. Spoko. O, fuck. Pająki. Ja pierdzielę. Wszystko mi chce coś zabić. Fucking shit. Rogowica szermierza, po cholerę mi. Dobra, na spokojnie. Na spokojnie. Okej, chyba żyje. Pogadajmy z tobą. Siedzisz co teraz? Kurde, ten pokój jest... niepokojący. Okej. Czyli z większych dusz bossów mogę sobie tworzyć bronię i za pierwszym razem mam za darmo. Okej, wzmocnienie broni zbroi. To sobie przy okazji to będę chciał zwiększyć miecz mój. Kurde mać, ile obrażenia podskoczyły teraz, nie? Dobra, naprawa broni. Chyba nic nie muszę naprawiać. Wymiana. Miecz zaginionej krzesznicy. Dodaje obrażenia właścicielowi. I młot żelaznego króla. Wielki młot wykuty. Możesz sobie poczytać te opisy oczywiście. Okej, okay, no to jest sadystyczny troszeczkę. Masochistyczny ten miecz jest. Ten z kolei ma atak specjalny. Ale z tego co wiem, ataki specjalne. Bardzo dużo no, wytrzymałości broni zabiera, więc na dłuższą metę to też kiepski wybór. No i też nie mam tyle 10 punktów, ale też jakiegoś mocarza wielkiego nie mam zamiaru tworzyć. No i mam tylko tutaj obecne dwie dusze.
Ale oczywiście ta lista tych broni do stworzenia się znacznie powiększy razem z kolejnymi etapami. Okej. Jeszcze możemy sobie kupić normalne przedmioty. Muraku pod zręczność, o! Znaczy ostrze, ciężka kusza, łuk kompozytowy, o! No to bym sobie akurat kupił. Czemu by nie? Strzały ognista, strzały ogniste bełty, o! Też bardzo fajne. Fajne rzeczy tu ma, naprawdę. Bez kitu. Może zapas strzał bym sobie zrobił. I bełtów. Nawet zapas bełtów większy, bo jednak bełty o wiele rzadziej wypadają. Zwłaszcza ogniste. Dobra, trochę już stracę, ale bez przesady. Okej, no to ja chyba tyle, zdaje się. Nawet nie musiałem się cofać do Majuli. O ulepszenie miecza. Dobra, rozejrzyjmy się jeszcze. A, już wszystkich magów zabiłem. Ale tutaj już na górę nie wejdę, zobaczcie. Będę musiał się cofnąć do ogniska. Skamieniała smocza kość. Skamieniała smocza kość jest wykorzystywana do ulepszenia. Nie, nie ma szans. Muszę się cofnąć do ostatniego ogniska. No. Z tego co wiem, to jeszcze odłamek tytanitu możemy znaleźć. Znaczy, jaki odłamek? No. Dobra, na spokojnie. Nie, smocza kość. O, fuck! Żal. O nie! Nie o to mi chodziło. Wiecie co, ja bym się pozbył tego dupka. Okej, zobaczmy, porównajmy nasze łuki, bo wiem, że mój długi łuk ulepszałem trochę. No, jest nieco lepszy, ale i tak za mało. Biorąc pod uwagę trudność tej lokacji, więc skorzystam sobie z ciężkiej kuszy. Czekajcie, bo nie chcę zużyć magicznego bełtu. O! O, od razu inaczej się gada. No dobra. Jaki trucht, panie? Co ty próbujesz zrobić? Dobra, jedna szczurka mam z głowy i fajny fanty zdobyłem. Teraz tylko tutaj. Dobra, odzyskane. Nie! No jak ja to zrobiłem? Ha! 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 Ale jaja. Co i tyle? A, myślałem, że coś z tego będę miał. Ten w ogóle jest bez oczu. What the hell is this? Nie wiem. Tam jeszcze mam przedmiot, to jeszcze będę musiał się cofnąć. Ale za nie cokolwiek. Dobra. O kurde mać.
Nie zauważyłem go. No sobie, że odblokujemy przejście. Kiedy tani tu? To jest grane? Przyjaciel. A, muszę tam się szkieleta, ja pierdzielę. To ludzie mają z tymi szkieletami, nie mam pojęcia. Są bardziej dziwni niż ja. To tam przedmiot. O, aha. Ładna figura. Tam teoretycznie w tamtą stronę mamy kolejną ścieżkę jakby. Z przeciwnikami nie mam problemów. Ale jednak chcę sobie wyczyścić tę lokację, gdyż naprawdę tutaj się opłaca eksplorować. Także co, jeszcze raz sobie wyczyszczę tutaj. Wrócę się do ogniska. Darłbym się głośniej, ale kurde, to jest nos. Nie, czy dam radę tam... Albo i dałem w sumie. Dobra. Teraz takie pytanie. Okej, okay, tu się udało z problemu. Dużo do nakletani tu. Biały kaptur prostego maga. I fragment butelki Estusa. No proszę was bardzo. Opłacało się, opłacało się. Tak właśnie przeczuwałem, że... gdzieś w tym miejscu bym znalazł taki fragment. Okej, okay, ulepszmy butelkę. Jeszcze mamy taki ten delikatny proszek do zużycia. Okej, okay, butelka jest to plus 8. Okej, okay, ile punktów mogę sobie pozwolić? Jeden, aby. To może wigor znowu pójdę? Już kusi mnie siła. 455 obrażeń zadaje. Nieźle, nie? Wiara też by się przydała. Zdrowie też. Może tym razem tutaj w staminę troszeczkę zainwestujemy. Co by na to? Muszę kiedyś zainwestować w inteligencję. I zapytać się tego staruszka w końcu, żeby tutaj do nas przyszedł. Z... właśnie... no... z przystani niczyjej. Na broni dystansowych to na razie się wstrzymałem z ulepszaniem czegokolwiek. Gdyż z tego co wiem... co ja robię? Kurde, jestem idiotą. To sobie wezmę. Co ja chciałem? Zapalić pochodnie. Kurde. Zapomniałem jak to się robi. Klimatyczna mechanika w solcach. A w trójce z tego co wiem to możemy w każdej chwili sobie wyciągnąć. Właśnie pochodnie. A tutaj sobie zapalmy. Pajęcję. Nie trafię go, nawet jak dam kamerę do góry. Dobra, czy to mi się opłaciło przyjść? Raczej nie. Chodzi tu o sceptyka. Nie bardzo. A tu mogę sobie zejść. Tam ta czerwona jaszczurka zniknęła i nic z niej nie mam. Wyjaśnijcie mi to, nie wiem o co chodzi. Nic nie mam, dobre. Z tego co wiem, Creighton i Pate mają się gdzieś tutaj spotkać, ale to się nie aktywowało. Znaczy, że muszę chyba pokonać bossa najpierw. Chyba, że to po pewnym czasie się dopiero wydarzy. Nie wiem, nie wiem. Nie pamiętam już tego, szczerze mówiąc. Ale pancerz Creighton ale byłby fajną odmianą. Nie powiem, że nie. Dobra. Po raz pierwszy w moim podejściu tutaj, tym obecnym, udało mi się wszystkie jaszczurki bezproblemowo zabić, zatłuc. To ciężkie by otworzyć. Aha! Wszystko jasne.
A tu? Zamknięte, aha. Czyli albo klucz, albo pejt może się jakoś tędy przedostać, nie pamiętam. O kurde, tam mamy przedmiot jeszcze. Dostanę się jakoś na górę? Chyba tak. O! Tutaj nie było mnie w ogóle. Pochodnia. Dobra, wszystko się fajnie tutaj eksploruje. Dużo tu mamy tytanitu. Dobre, to chyba tyle ode mnie. Tu są jakieś przedmioty. A coś mi się zdaje, że te... te pola coś powodują. O kurde, biją. Jak będę mi bić, to znaczy, że będą zużywać wytrzymałość mojego pancerza. A tego akurat bym nie chciał. Dobra. Tutaj mamy pochodnie. A mamy kolejny znak, z tego co widzę. A dobra, widzę, że mamy przeciwników. Boją się jak ognia, jak diabli. A, łowczyni głów, to nie, podziękuję. Kurde, z tym mieczem naprawdę wszystko łatwo idzie. O kurde, siema. Okej, łatwo idzie. Łatwo. Naprawdę za łatwo idzie. Ktoś czuje, że dostanę na dzisiaj w pierdziel. Okej. O kurde, jak mnie przestraszył. Tam jeszcze niby jest jakiś pająk, ale... oni się boją światła, więc... nic mi nie zrobią ciekawego. A tam jeszcze mam może jakieś przedmioty? Jest. Druta strzała. Wiecie, co by mnie teraz interesowało najbardziej? Przepraszam. Tych tutaj przewołać. Zdjąłem z siebie pancerz. Kurde, oni sami z siebie obrywają. O kurde. Dobra. Co? Chyba nie. Okej, dobra. No i mam nadzieję, że nie będę tego żałować. Najwyżej. Zaryzykuję w ten sposób. Biorę sobie to. Biorę sobie to. Obym tego nie pożałował. Żyję? Tak. Zużyła mi się ostrze? Oby nie. Chyba nie. O kurde. Dobra, opłaciło mi się. Jeszcze to coś jest? Nie, tyle. Tam jakieś grudki widziałem, dostałem. Oko. Dobra, zdjąłem sobie pancerz, może teraz sobie go ubrać z powrotem. Dobra, pancerz sokolnika. Mam nadzieję, że już niedługo sobie zmienię odzienie. Coś nieco mocniejszego. Muszę sobie zainwestować troszeczkę w udźwig, ale spokojnie damy radę. Okej, dobra, może jeszcze sobie ogarniemy na jakiś czas pochodnie. Poproszę. Dobra. Tam podniosłem przedmiot. To jeszcze tutaj nam zostało coś zrobić.
Osiema. Kukła człowieka przyda się. No dobra. Uwaga na pochodnie. Dobrze, że zrobiłem, że wziąłem pochodnie. No to widać, że zbliżamy się do królowej pająków. I boss też będzie pajęczy. Można się domyślić, kto by inny zrobił takie pajęczydła. Uważaj na tył. Dobra, no mi nic nie zrobi raczej. Z racji, że posiadam coś, czego nie lubię. To nie zmienia faktu, że warto sobie poeksplorować. Przed walką będę musiał sobie jeszcze miecz naprawić. Okej. Okay. Jak do Czwarosa. Faktycznie troszeczkę się tutaj zbiera. Tak jak Dominik kiedyś mówił. O kurde, jak się przestraszyłem. On tak z nienacka będą wyłazić, okej. Okay. Dobra. Dobra. Ała. Dobra, udało się. Tam mamy kogoś. Jeden rycerz Boyd. Kurde, ile pomocy dzików można przyzwać, ale jaja. Naprawdę trudny boss, czy mi się wydaje? Nie. Ja koniecznie będę chciał go pokonać solo. Chodzidło prostaka, dobra. Dobra. No i to chyba tyle. Jeszcze zapomniałem o najważniejszej rzeczy, czyli pierścienie. Okej, czekajcie, tak to musimy zrobić, a tak? Tak. Tak. Aby za bossa więcej dostać. I oczywiście... O! Miodzio. Dobra. To co, moi drodzy? Życzcie mi powodzenia. Myślę, że już więcej tutaj rzeczy nie znajdę. Tak mi się wy... A! Przepraszam was bardzo. Rozejrzone klejnot życia. A, coś jeszcze chyba mamy. Albo i nie. O dziwo. Dobra. Nie ma co przedłużać. To jest tak już długi odcinek wychodzi. Mhm. Mhm. Będzie ciekawie. Oho. Dobrze trafiłem. Będzie królowa. Ciekawe, czy też będzie się bała światła. Chociaż w to wątpię. Dobra. Ała, dobra, muszę uważać. Te pająki bym pokonał. W ogóle przed walką miałem ulepszyć, znaczy naprawić moją broń. Ale dobra, będzie widać. Chyba nie coś ucieka. Cholera jasna. Już kurde mać stary. O nie. Dobra, udało się jakoś. Aha. O, trafiłem go. W
Dobra, udało się. Ała. Okej, udało się, udało się. Kurde mać. A patrzcie, uciekał ode mnie. Mamy cię. A jeszcze tutaj ma drogą twarz. O kurde. Nie wierzę, że mnie nie trafiło to. Ha! Dusza ulubienicy księcia Frey. Jak mnie skubana spowolniła. To jest też ciekawe. To jest grane. O, dobra. Wielka dusza zdobyta. Okej. Biedaczysko. Wymagany przedmiot, okej. Nie wiem, o co chodzi z tym cięciem. Ale fajnie, cieszę się, że zakończyłem tą walkę, naprawdę, ła. Gdyby nie te pochodnie, to miałbym problem z tymi pająkami, irytowałbym je. Chociaż na kastence było ich znacznie więcej. Ale nic. Myślę, że sama walka jak na grę z 2014 roku była całkiem epicka. Nie powiem, że nie. Ciekawa ta walka. Ten pająk był dosyć chytry. I chwila nieuwagi bym zginął dosyć w głupi sposób. Tak jak teraz bym pod koniec walki samej mnie spowolniła. Praktycznie nie mogłem się ruszać. Więc no, byłoby nieciekawe, gdybym mnie tak złapała na początku walki. Ale nic, radziłem sobie. Dzięki wam oczywiście. Dzięki waszym komentarzom, lajkom, odpowiedziom. Także co? Komentował Lucik. Do zobaczenia następnym razem. Hej! Tak jest.